Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w programie Stoikway. To jest drugie spotkanie trzeciego tygodnia programu. Dzisiejsze spotkanie ma charakter w najściślejszym tego słowa znaczeniu praktyczny. Zatem, jeżeli jednym z powodów Twojego przystąpienia do programu były sprawy praktyczne, to to jest właśnie spotkanie dla Ciebie. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do uważnego zapoznania się. Przygotowanymi przeze mnie dla Ciebie na dzisiaj treściami i wynikającymi z nich zadaniami. Najogólniej, jeszcze tytułem wstępu, zapowiem, że będziemy się zajmować dzisiaj regułą, którą określiłem mianem przeglądu siebie. Ja wyjaśnię dzisiaj, skąd wzięła się ta zagadkowa, trochę być może dla Ciebie nazwa. Wcześniej wyjaśnię, czy jednocześnie wyjaśnię na początku rolę wyobraźni, czy pojęcie wyobraźni. Wydaje mi się, że ono jest kluczowe, żeby dobrze zrozumieć specyfikę tego ćwiczenia, później przejdę do omówienia różnych antycznych wersji tej, tej reguły, praktykowania tej reguły w antyku. Wreszcie, to będzie najważniejszy element dzisiejszego naszego spotkania, bardzo szczegółowo omówię sposób, sposób praktykowania przeglądu siebie, a skończę kilkoma uwagami na temat różnych nietypowych. Zastosowań i konsekwencji stosowania reguły przegląd siebie. A więc przystępujemy do rzeczy. Przegląd siebie to jedna z najbardziej znanych i podstawowych praktyk stoickich. Wydaje mi się, że zupełnie śmiało można powiedzieć, że jeżeli istnieje gdzieś jakiś stoik, który do tej reguły się nie stosuje, to można poważnie wątpić, czy rzeczywiście jest stoikiem. Jest to po prostu reguła, która znajduje się w samym sercu praktyki stoickiej i jest od tej praktyki czymś zupełnie nieodłącznym. Jednocześnie wraz z jej olbrzymią popularnością obserwujemy bardzo dużą mnogość jej form, sposobów przeprowadzania, a także zastosowań. Ze względu na jej fundamentalny charakter, ja tutaj proponuję, żebyśmy właśnie określali ją, zgodnie z naszymi wcześniejszymi tutaj ustaleniami, mianem reguły stoickiej, a nie ćwiczenia stoickiego. Czyli jest to coś, co stanowi nieodłączny element codziennego funkcjonowania stoika. Stoik to jest ktoś, kto wykonuje dość rutynowo i regularnie przegląd siebie. Chciałbym także zaproponować odejście od tradycyjnej nazwy tej praktyki, czyli od rachunku sumienia. Przyjęło się określać to, to, tą regułę mianem rachunku sumienia, jednak wydaje mi się, że słowo sumienie nabrało z czasem. Dość mocno religijnego zabarwienia, a to ze względu na znaczenie, jakie temu pojęciu przyznano w chrześcijańskich praktykach duchowych. Ja proponuję zacząć stosować określenie przegląd siebie. Wydaje mi się, że lepiej oddaje ono istotę tej reguły. Jest to bowiem przede wszystkim pewnego rodzaju systematycznie wykonywany przez nas przegląd stanu siebie. Tak jak oddajemy samochód na przegląd, tak samo my samych siebie regularnie przeglądamy i sprawdzamy, czy wszystko w nas poprawnie działa. Tym przede wszystkim jest ta praktyka. Zanim przystąpię do bardziej szczegółowego omówienia zasad praktykowania reguły przeglądu siebie, chciałbym jeszcze tytułem krótkiego wstępu wyjaśnić dwie kwestie. Po pierwsze, wyjaśnienia wymaga, dlaczego przegląd siebie proponuję omówić i wdrożyć już w ramach pierwszego modułu. Przypomnę, że moduł ten poświęcony jest zabezpieczeniu zasobów, a więc, jak to wyjaśniałem, zestawowi zasad z obszaru troski o ciało. Tymczasem, jak wszyscy wiedzą, co wyjaśnię nieco bliżej, rachunek sumienia, czyli właśnie przegląd siebie, jest, wydaje się być praktyką bardziej z obszaru troski o ducha czy o umysł właśnie dlaczego go proponuję wdrożyć już teraz oto, oto wyjaśnienie o ile bowiem troska o ciało służy nam przede wszystkim jako forma zapewnienia odpowiedniej i stabilnej dawki energii niezbędnej do podejmowania się codziennych wyzwań, o tyle jednak wydaje mi się, przegląd siebie należy uznać za nieodłączny od tej troski element jako, że ma on na celu Położenie podwalin pod autonomiczne, kompetentne i efektywne dysponowanie przez nas tą energią. Przykład podam. Na pewno każdy z nas widział co najmniej raz w życiu szlauch ogrodowy, który pod wpływem silnego strumienia wody wije się w sposób niekontrolowany na wszystkie strony. Nie tylko w efekcie nie wykonuje właściwie swojego zadania, ale jeszcze w dodatku stanowi zagrożenie dla otoczenia. Właśnie ten silny strumień wody w przypadku szlauchu jest dla mnie metaforą energii, którą dysponuje człowiek. Jest bowiem z człowiekiem podobnie. Kiedy ma za dużo energii, nie panuje nad swoją wolą, dając się przez to ponosić doraźnym doznaniom. I podejmując różne chaotyczne działania, szarpi się na boki, lata tam i z powrotem, nie osiąga swoich celów, zagraża sobie i innym, co najgorsze. Wydaje mi się, i teraz już przechodzę do tej drugiej kwestii, którą miałem poruszyć tytułem wprowadzenia: wydaje mi się, że można powiedzieć, że jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest wadliwa praca wyobraźni. W wykładzie który ci przedstawiłem niedawno, poświęconym psychologii stoickiej, tłumaczyłem, że funkcjonowanie człowieka można wyjaśnić za pomocą czterech podstawowych pojęć czy mechanizmów, albo kompetencji. Jest to postrzeżenie, określane także mianem wyobrażenia, następnie impuls, analiza i przyzwolenie. Twierdzę teraz, że kluczowym składnikiem procesu reakcji na, na dany bodziec. Czy postrzeżenie, jest właśnie nasza wyobraźnia i sposób w jaki ona pracuje. I ja rozumiem, że jednym z podstawowych form pracy naszej wyobraźni i to jak te formy odbijają się w naszym codziennym funkcjonowaniu, są, są takie cztery elementy. Chciałbym je teraz przedstawić. To my przede wszystkim przedstawiamy sobie, co się wydarzyło przedstawiamy, czyli wyobrażamy sobie. Atyczni stoicy bardzo często, zazwyczaj w, w odniesieniu na doznania, wszystkie zmysłowe doznanie, używali określenia fantazja, które to określenie tłumaczone jest na język polski między innymi właśnie jako wyobrażenie. To, co my widzimy, to jest jakiś nasz obraz. My sobie jakoś Przedstawiamy rzeczywistość, więc to jest jakieś zawsze wyobrażenie, i my bardzo często coś dodajemy do tego, co widzimy. Dlatego to jest już określane mianem wyobrażenia. To my następnie, to jest ten drugi element, nosimy w swojej wyobraźni własną hierarchię wartości, którą, przyłożywszy do danego zdarzenia, używamy następnie jako podstawy oceny tego, co się wydarzyło i jak właściwie powinniśmy zareagować. To jest drugi element. Trzeci element. To my, Wypracowujemy sobie, czyli wyobrażamy, wewnętrzną przestrzeń niezbędną do tego, by stanąć z boku samych siebie, co jest niezbędne, żeby nabrać dystansu do tego, co się z nami dzieje. I po czwarte, to my w końcu potrafimy wyobrazić sobie konsekwencje naszych działań, co jest niezbędne, żeby przeprowadzić w naszej głowie, w naszym wnętrzu, symulację różnych scenariuszy tychże działań i wybrać. Scenariusz, który jest najbardziej dla nas pożądany, i na tej podstawie obrać odpowiedni kierunek działań. Ja już w wielu miejscach wcześniej i przy różnych okazjach głosiłem taką tezę, że wyobraźnia jest naszym największym darem, ale jednocześnie największym zagrożeniem. Dzięki wyobraźni, z jednej strony bowiem zyskujemy władzę nad własnym losem, ale także z drugiej strony za jej właśnie sprawą. Nie, 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 niekiedy tracimy nad tym losem kontrolę, albowiem padamy ofiarą otaczających nas złudzeń i pokus. Można chyba powiedzieć, że człowiek współczesny jest w każdej chwili zalewany masą zewnętrznych obrazów, oceanem niemalże tych obrazów, jest nieustannie uwodzony przez marketing polityczny i produktowy, jest manipulowany przez swoje otoczenie, raz chce tego, raz czegoś innego, bo raz wyobraża sobie, że to, a raz, że coś innego jest dla niego cenne i ważne. I jest niby ten szlauch ogrodowy, który właśnie jest przez te nieustanne obra zalewające nas obrazy miotany w tej weftę. Te. No więc technika przeglądu siebie winna być rozumiana jako metoda kładąca podwaliny pod skuteczne zapanowanie nad pracą naszej wyobraźni, byśmy nie dali dać da się tak szarpać na boki przez te nasze różne, różne bardzo intensywne doznania. Przejdźmy zatem do omówienia reguły przeglądu siebie. Zacznę od i omówienia jej narodzin. Antyczne praktyki stoickie wydaje mi się można podzielić na dwa rodzaje negatywne i pozytywne. Te pierwsze mają coś blokować, powściągnąć, czemuś mają przeciwdziałać. Przykładem mogą być techniki służące powściągnięciu gniewu. Te drugie y, mają za zadanie coś w nas wytwarzać, y, y, jakieś nowe postawy czy skłonności. Michel Foucault właśnie dlatego y, używał w kontekście y, praktyk sto stoickich określenia techniki siebie. On uważał, że te zabiegi służą właśnie wytworzeniu siebie. Człowiek to jest ktoś, kto tymi technikami wytwarza w sobie pewien obszar i następnie nadaje mu pewien status. Stoicy nadają mu status ja właśnie, tego czegoś, z czym się utożsamiają jako ludzie. Można powiedzieć, że stoik wytwarza w sobie pewną przestrzeń autorefleksji i w nią w swoim codziennym życiu, można powiedzieć, stopniowo emigruje, podnosząc jakość tego życia i stabilność swojego samopoczucia. Istotą reguły przeglądu siebie jest, można powiedzieć, systematyczna praca nad podtrzymaniem takiej bezpiecznej, i przestronnej siedziby dla naszego refleksyjnego i autonomicznego ja. Stoik co najmniej dwa razy dziennie wchodzi w siebie i siebie, że tak powiem, pogłębia. To jakby prowadzić w sobie prace głębinowe, jakby, wykopywa, jakby próbować wykopy, wykopać w sobie studnię. Prace te polegają między innymi na stałym umacnianiu ścianek siebie samego. Jest to stała praktyka, reguła, której. Według stoików antycznych nie można zaniedbywać, bo inaczej te właśnie ścianki podtrzymujące te prace głębinowe, które się w nas dokonują, obsuną się i wszystko się zasypie, i zapomnimy o sobie. W ten sposób u podstaw mojego rozumienia stoicyzmu leży przekonanie, że ludzkie ja jest właśnie wytworem pewnej pracy czy pewnej kultury, a nie natury. Żeby zachowało odpowiednią kondycję, odpowiedni kształt, odpowiednią formę, trzeba je stale od nowa kształtować, odnowa formować i podtrzymywać niby jakiś żagiel na wietrze, który nieustannie dmie na nas. Pierwszym filozofem i jednocześnie najstarszym poświadczonym przykładem praktykowania reguły przyglądu siebie jest Pitagoras. U Porfiriusza, jednego z jego kontynuatorów, który spisał żywot tego tajemniczego filozofa, znajdujemy następujący opis tejże praktyki. Cytuję: <laughs> Pitagoras uczył, że są dwa momenty najbardziej stosowne do refleksji: kiedy się idzie na spoczynek i kiedy się zrywa ze snu. I w jednym i w drugim momencie rozważyć należy to, co już zostało dokonane, i to, czego dokonać należy. Z rzeczy dokonanych każdy powinien złożyć samemu sobie sprawozdanie, zaś rzeczy przyszłe powinien roztropnie przewidzieć. Dlatego zalecał Pitagoras, by każdy przed snem recytował sobie te otostrofy. Sen twoich powiek niech nigdy nie klei, nim zważysz u siebie. Krok każdy minionego dnia, zanim powiesz sobie, com zrobił złego, com zdziałał, a jaką zaniechał powinność. Te zaś zanim powstanie złoża. Pierwej zrywając się ze snu, nim postawisz swe łoże, przepraszam, nim pozostawisz swe łoże, rozpatrz w umyśle te czyny, których winieneś dokonać. Koniec cytatu. Widzimy tutaj, że istotą tej praktyki w ujęciu Pitagorasa jest przeprowadzenie w swojej wyobraźni pewnej operacji, polegającej na sporządzeniu pewnego rodzaju mapy czy symulacji siebie, bo my przecież wyobrażamy sobie siebie, co robiliśmy w ciągu dnia albo co będziemy robić w ciągu dnia, i to w sobie rozbudowywujemy, obcujemy z tym obrazem. Następnie. Mamy za zadanie, mając już tą mapę, przeprowadzić na niej pewne, pewnego rodzaju zabiegi, czyli symulacje. Symulacje różnych możliwych działań, różnych innych strategii, które moglibyśmy wdrożyć w naszym życiu, żeby to życie było lepsze. Odtwarzam sobie wyobraźnię, co robiłem, a następnie poddaję to ocenie oraz możliwej moderacji, tak aby uzyskać w kolejnych dniach lepszy efekt. A teraz zobaczmy, jak to wyglądało u stoików. Stoicy, jak już powiedziałem, uczynili z przeglądu siebie podstawę i motyw przewodni całej praktyki duchowej. Synekjańskie wyzwalaj siebie dla siebie z pierwszego zdania, pierwszego listu z listów moralnych do Lecyliusza, także można interpretować jako nawiązanie do przeglądu siebie, który, jak wyjaśniłem wcześniej, jest właśnie zasadniczo pozyskiwaniem siebie. Stoik w ramach przeglądu siebie Pozyskuje siebie, jakby wykopuje w sobie siebie, używając tej metafory górniczej. Mniej lub bardziej rozbudowane wersje tej reguły znajdujemy w wielu miejscach pism stoickich i na przykład Epiktet zaleca rzecz następującą. Cytuję. Ty natomiast, jeżeli naprawdę nie troszczysz się o nic innego, jak tylko o czynienie należytego użytku z wyobrażeń, Winieneś zaraz z rana, jak tylko wstaniesz, zastanowić się nad tym, czego mi jeszcze brakuje do całkowitego opanowania namiętności, czego do całkowitego spokoju ducha, kim jestem. Czy może nędznym ciałem? Czy może mieniem? Czy może sławą? Niczym z tego nie jestem, a zatem czym jestem? Stworzeniem rozumnym. A zatem, jakie stąd płyną wymagania? Raz jeszcze rozważ swoje dotychczasowe postępowanie. Czego zaniedbał ze spraw wiodących do pomyślności, czego dokonał z naruszeniem przyjaźni lub obowiązków społecznych, lub też wdzięczności. I wobec tego, w czym nie uczyniłem w pełni zadość mojej powinności. Koniec cytatu: widzimy tutaj, że u stoików przegląd siebie zawiera element przesłuchiwania siebie, czy też rozliczania się ze sobą samym. W tym sensie istotnie jest to w zasadzie rachunek. Ale rozumiemy go raczej w znaczeniu bilansu sprawozdania niemal ekonomicznego, gdzie głównym pytaniem jest, czy właściwie spożytkowaliśmy, a więc zainwestowaliśmy naszą energię, czy raczej rzucamy się tam i z powrotem jak ten puszczony luzem szlauch ogrodowy. Zwracam także uwagę, że na samym początku tego cytatu pojawia się słowo czynić należyty użytek z wyobrażeń. To jest właśnie istota tego podejścia stoickiego. My sobie coś wyobrażamy, i następnie z tym, co sobie wyobrażamy, co nam się wyobraża, powinniśmy coś zrobić, pracować nad tym. A teraz przechodzę już do omówienia podstawowych zaleceń, czyli zasad praktykowania przeglądu siebie. Są one następujące. Po pierwsze, jest to czynność wykonywana w miarę możliwości codziennie. Przynajmniej dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, jaki mamy system pracy, rytm dnia. Naj najbardziej idealnie byłoby, gdyby to było rano i wieczorem. Następnie do przeprowadzenia tej techniki niezbędne jest wy wyciszenie się. Schowanie się w siebie należy spróbować odciąć się od wszystkich zbędnych bodźców dźwiękowych i wizualnych, które mogłyby nas rozpraszać. Przynajmniej na początku wdrażania tego, tego ćwiczenia, ważne jest, żeby się odciąć. Później, jak ktoś już jest bardziej zaprawiony, bardziej doświadczony, może jemu się powieść, praktykować regułę przeglądu siebie pomimo zakłócających bodźców. Ale to już jest coś, co wymaga wyćwiczenia. Następnie należy w skupieniu postawić sobie serię kluczowych pytań. Rano są to pytania związane z wydarzeniami planowanego dnia, wieczorem zaś są to pytania związane z wydarzeniami minionego dnia. Przykłady takich pytań widziałaś już w dwóch przytaczanych wcześniej cytatach. Ja kolejne przykłady jeszcze za chwilę podam. Pytania muszą, ale pytania te wszystkie muszą mieć charakter wysoce zindywidualizowany. Nie mogą być to wyłącznie jakieś bardzo ogólnikowe pytania, ale takie, które jakoś nas naprowadzają na nas, na nas samych, na to, jak my żyjemy i w jakich okolicznościach się znajdujemy, i z jakimi my osobiście wyzwaniami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi na co dzień się borykamy. Jedna sesja przeglądu siebie powinna trwać około, w mojej ocenie 10 minut. Oczywiście to zależy od bardzo indywidualnych predyspozycji. Ktoś może potrzebować więcej czasu, żeby się wyciszyć i wejść w siebie, a dla kogoś już jest, już, jest już to umiejętność wyćwiczona, zrutynizowana i wchodzi automatycznie w ten, w ten moment kontaktu ze sobą i to wymaga wtedy mniej czasu. Ale tak jak powiedziałem, to trzeba sobie umiejętnie samemu, samej ocenić jakie można sobie zadawać przykładowe pytania to z doświadczenia się podzielę tym więc na przykład kim jestem tak? to jest podstawowe pytanie stoika to jest to pytanie oczywiście nie nie jest to pytanie biograficzne to jest pytanie psychologiczne czy aksjologiczne. to jest pytanie o wartości o to kim ja jestem jak ja rozumiem swoje, swoje życie, do czego ja zmierzam w swoim życiu. W tym sensie to, 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 to w taki sposób należy ujmować to pytanie. Więc łączymy je zazwyczaj z pytaniem, dokąd zmierzam. Ja, człowiek, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, jest, jest nieustannym procesem zmian. A więc to, kim ja jestem, to znaczy, do czego zmierzam w swoim życiu. Następnie pytanie, jakim jestem człowiekiem dzisiaj, jakim chcę dzisiaj być człowiekiem. To znaczy, co chcę sobą reprezentować dzisiaj, jakim wartościom chcę dać znać, jakich wartości chcę doświadczyć w swoim, w swoim życiu. To ma mnie ukierunkować. Następnie przykładowe pytanie, bardzo dobre, czego się najbardziej dzisiaj obawiam i jak powinienem, powinnam się z tym mierzyć. Kolejne pytanie, co jest dla mnie najważniejsze i jak zamierzam się dzisiaj do tego przybliżyć. Każda z tych pytań ma w, nasz, ma w przypadku osoby ćwiczącej ma przybrać postać pewnych konkretnych zaleceń, które sobie wyobrażam i będę starał się je danego dnia wcielić w życie. Teraz chciałbym zaproponować pewną, pewne narzędzie czy formułę, która mogłaby pomóc wdrażać regułę przeglądu siebie w dzisiejszym bardzo rozemocjonowanym i przebodźcowanym świecie. Powiedziałem wcześniej, że człowiek współczesny ma szczególny kłopot z wyobraźnią, że jest stale nastawiony czy narażony na różne pokusy, lawinę wrażeń, uwiedzenia przez narzucające się zewsząd obrazy i dźwięki. Dlatego niezwykle trudno jest temu współczesnemu człowiekowi naprawdę odciąć się od, od, od otoczenia i wejść w siebie. Można powiedzieć, że my cały czas jesteśmy poza sobą, bo cały czas jesteśmy w strumieniu doznań, na które jesteśmy nieustannie wystawieni. Z tego powodu przegląd siebie może być zrazu mało skuteczne u wielu ludzi. Oni to mogą ro robić, ale nie do końca robić właśnie, bo mogą to wykonywać tylko na, na zewnątrz, że tak powiem, powierzchownie. Żeby wzmocnić tą technikę, zalecam i to mi się osobiście bardzo sprawdza, sięgnięcie do antycznej techniki Pałacu Pamięci. Człowiek, jak wiemy, na czym polega ta technika, właśnie wyjaśniam. Człowiek, jak wiemy, jest istotą organoleptyczną. To jest ewolucyjnie wykształciliśmy silne osadzenie w pięciu zmysłach. Lepiej funkcjonujemy, lepiej nam wychodzą różne rzeczy, kiedy możliwie najwięcej naszych zmysłów jest zaangażowanych właśnie w pracę. Technika Pałacu Pamięci polega na wyobrażeniu sobie jak największej ilości zmysłowych szczegółów i dopiero na tej bazie przeprowadzeniu bardziej zaawansowanych operacji. W odniesieniu do przeglądu siebie mogłoby to polegać na tym, żeby najpierw wyobrazić sobie ze wszystkimi szczegółami jakieś bezpieczne miejsce. To może być miejsce z, z naszego dzieciństwa, na przykład pokój w domu dziadka i babci, u których spędzaliśmy wakacje. Może to być miejsce całkowicie wymyślone, jako obszerna wiktoriańska biblioteka z widokiem na angielski ogród. Ja tak robię. Gdzie siedzimy sobie za dębowym stołem, a przed nami leży oprawiona skórę książka, której jeszcze nie zaczęliśmy czytać. To są tylko przykłady, rzecz jasna, każdy musi znaleźć sobie sam takie miejsce. Otóż, jeżeli już to miejsce sobie wyobrażamy, kiedy już odcięliśmy się od wszystkich bojców i przenieśliśmy się mentalnie do tego miejsca, wtedy starając się poczuć wszystkie te właśnie wrażenia związane z tym miejscem, zapachy, smaki, kształty, faktury, Dopiero teraz przeprowadzamy przegląd siebie. Czyli dopiero teraz zadajemy sobie te pytania i później kiedy skończymy to wychodzimy z tego wewnętrznego, można powiedzieć pokoju i rozpoczynamy bądź kończymy dzień, w zależności od tego czy mówimy o porannym czy wieczornym rachunku sumienia. Ja osobiście bardzo polecam tą technikę. Zalecam także nie zrażać się po kilku pierwszych próbach, bo to może nie wyjść. Dajcie jej, daj jej tej, tej, tej technice co najmniej 10 dni. Wtedy dopiero oceń, czy ona w Twoim przypadku się sprawdza, czy nie. Idąc dalej i już tak powoli zbliżając się do końca dzisiejszego spotkania, chciałbym wyjaśnić kilka takich zastosowań i konsekwencji stosowania reguły przyglądu siebie. A więc stoik, można powiedzieć... Co wynikało z tego, co mówiłem wcześniej, stosuje przegląd siebie, żeby zapanować nad wyobraźnią. Następnie, żeby zachować dystans, mogąc się gdzieś schować. Wreszcie, żeby zwiększyć wewnętrzną równowagę i uzyskać lepszy kontakt z tym, co dla, naprawdę dla mnie ważne. My bardzo często, kiedy dajemy się ponieść przez wir wrażeń i doświadczeń codziennego otaczającego nas świata. Zapominamy o tym, co jest dla nas ważne. Można powiedzieć właśnie, że zapominamy o siebie. I praktyka przeglądu siebie służy w dużym stopniu przypomnieniu sobie siebie, jakby odświeżeniu sobie siebie. I posiadaniu siebie z tym trzonem najważniejszych dla nas rzeczy, stale, że tak powiem, pod ręką. I osoba, która praktykuje to regularnie, jej jest właśnie dużo łatwiej odzyskać kontakt ze sobą. Jest to coś wyćwiczonego, a nie naturalnego. To właśnie jest charakterystyczne dla, dla stoików. <laughs> yy, trzeba w związku z tym w różnych momentach i w różnych yy, sytuacjach życia sięgnąć do siebie, wejść do tego swojego wewnętrznego pokoju, rozsiąść się yy, wygodnie na przykład na skórzanej, brązowej, ciepłej kanapie, Wyciszyć się i powtórzyć sobie to, co jest dla mnie najważniejsze. Więc mówiąc o takim szczegół, szczególnym zastosowaniu przeglądu siebie, chciałbym odnieść się do pewnego doświadczenia. W ciągu dnia możemy nagle znaleźć się w trudnym położeniu, na przykład w pracy, w domu, w relacjach z innymi ludźmi. Wtedy, właśnie, możemy skorzystać z wypracowanej wewnętrznej przestrzeni i z tego, co sobie wypracowaliśmy w ramach porannego i wieczornego przeglądu siebie. Robimy to w ten sposób, że wycofujemy się na chwilę z życia. Na przykład, zamykamy się w naszym pokoju wewnętrznym, na chwilę, zamykając oczy, siadamy tam na chwilę w spokoju, przypominamy sobie, co dzisiaj mieliśmy osiągnąć, co dzisiaj miało być dla nas najważniejsze. Można powiedzieć, że wtedy przeorganizowujemy w pewnym sensie szyki. I kiedy to zrobimy, wtedy wracamy z powrotem na pole walki, jakim jest codzienne życie i podejmujemy dalej tą walkę. Tak jest szczególne bardzo konkretne zastosowanie przeglądu siebie, ale to wychodzi to ta możliwość skorzystania z tego wypracowanego pokoju Więc jeszcze raz. By podkreślić chcę bardzo wyraźnie, że możliwość skorzystania z tego wypracowanego wewnętrznego pokoju i spokoju, jaki to on ze sobą niesie, zyskujemy dzięki regularnemu, regularnemu praktykowaniu. Kiedy regularnie, codziennie praktykujemy wyciszenie się, to dużo łatwiej nam jest w momencie jakiegoś życiowego zawirowania sięgnąć tam, wejść tam schować się na chwilę, przeorganizować i wrócić, i kontynuować walkę. I tak chyba w starożytności funkcjonowało wielu stoików. Z tej perspektywy można powiedzieć, że już tak co zupełnie na koniec, że współczesny człowiek posiada dziwną przypadłość zapominania o sobie samym. Stąd bierze się bardzo wiele jego kłopotów z tak zwanym udanym życiem. Zaczynamy dzień w jakimś punkcie, a kończymy w punkcie, którego się nie spodziewaliśmy, że do niego dotrzemy w ogóle, bo tego w ogóle nie planowaliśmy. Ale to się po prostu dzieje. Nasze codzienne życie to jest dzianie się rzeczy, nad którym bardzo często tracimy kontrolę. Dzięki technice przegląd siebie zyskujemy większą szansę kontroli nad naszą wyobraźnią i nad tym, co się nam dzieje i co się z nami dzieje. To wszystko na dzisiaj. Życzę udanego ćwiczenia. I bardzo chętnie usłyszę jakieś informacje zwrotne na naszej grupie na Facebooku, czy podczas naszego spotkania na webinarze. Do zobaczenia.